Cześć, witam brać perkusyjną. Dziewczęta, chłopców, kobiety, mężczyzn. Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o perkusji jako formie komunikacji, jako próbie przekazania emocji. Wyobraźcie sobie jedną nutkę. To jest jak gdyby litera. Z tych nutek składacie słowa, czyli takty. Kilka literek tworzy takt. Kilka taktów tworzy frazę muzyczną. Fraza może się składać z 4, 8, 12, 16 taktów. Robicie to, składacie w zdania. Potem całość zamykacie w wypowiedź, czyli w utwór. Od początku do końca. I teraz sprawa taka. No jest, mamy ten utwór. Ja staram się do Was mówić wyraźnie. Nie wiem, jak mi to wychodzi, mam nadzieję, że dobrze. To samo jest w utworze. Utwór musicie słuchaczowi przekazać w sposób konkretny, komunikatywny. To nie może być jakaś zawiła, trudna sprawa, niezrozumiała dla ludzi. I teraz o czym mówię? Jest utwór wolny, balladka, śliczna. Gramy go ładnie, płynnie. Delikatnie, nie przesadzamy z głośnością. Następnie jest utwór nerwowy, rwany. My też czasem jesteśmy nerwowi, szarpiemy swoje zdania. Coś takiego, grając podczas ballady, mija się z celem. Kolejny temat. Stosujcie rozsądne, stosowne wejścia i zakończenia, czyli intra i outra, tak zwane w utworze. Nie zastosujcie do bluesa jakiegoś szalonego przejścia na początku. Niech to się zaczyna. Lub... Nie ma najmniejszego sensu granie czegoś takiego. Sami słyszycie. To jakby mama po opowiedzeniu dziecku bajki na dobranoc krzyknęła na końcu: hej! Następny temat to wyobraźnia. Moi drodzy, nie bójcie się eksperymentować, kombinować, uderzać w dziwne miejsca na perkusji, stosować dziwnych rytmów. Pamiętajcie, waszym ograniczeniem jest tylko wyobraźnia. Naprawdę, mylcie się, bo jeżeli się mylicie, to znaczy, że jest nad czym pracować. Jeśli się nie mylicie, wpadacie w samozachwyt i nie idziecie do przodu. Także pamiętajcie, grajcie z wyobraźnią. Następny temat to urozmaicajcie swoje uderzenia, już o tym mówiłem. Stosujcie cichsze, głośniejsze. Zobaczcie talerz, gdzie brzmi, jak, w jakim miejscu, że na rancie brzmi tak, kopułka brzmi tak, stłumcie talerz. No jest tysiąc sposobów, jak uderzyć w instrument, naprawdę. Kolejny temat to możliwość użycia instrumentów perkusyjnych, które na pewno ozdobią waszą grę. Pokażę wam kilka, dosłownie nie mam przy sobie zbyt wiele. Takie coś, parę groszy kosztuje. Shaker. Już się coś w utworze dzieje. Tamburyno. Każdy je zna ze szkoły podstawowej. Bardzo ciekawe wypełnia utwór. Kolejne bloki. Brzmią bardzo ciekawie, szczególnie w latynoskich utworach.
Teraz taki jeszcze jeden instrument, bardzo romantyczny, po angielsku cimesy, po polsku dzwonki. Używam go na przykład grając w sztukach teatralnych. Przepięknie brzmi. Nie bójcie się eksperymentować, stosujcie instrumenty perkusyjne. Na pewno wasza gra będzie dużo ciekawsza. No i to na dzisiaj byłoby na tyle. Zapraszam teraz do utworu zespołu Roxette, Sleeping in my car. Zagram z podkładem muzycznym, z wyciętą ścieżką perkusyjną. Niech rządzi perkusja.